Cześć, tu Taoci, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Taoci nowym rankedzie i tym razem udało mi się dostać dżunglę i w dodatku piknąć Kindred. I po moim ostatnim wczorajszym rankedzie Lux uznałem, że trzeba się do tego mentalnie porządnie przygotować, dlatego... Otwieramy perełkę. I gramy. I nie ma opierniczania się. Teraz trzeba wygrać meczyk, bo... Aż szkoda po prostu, aż szkoda. Słuchajcie, moje runy na Kindred wyglądają tak. Jakby to kogoś interesowało. Tak. A moje mastery na Kindred wyglądają tak. Jakby kogoś interesowało. Rozczarowuje mnie trochę ten Volibear na topie. Vel'Koz na suporcie jeszcze nie tak bardzo, ale Volibear na topie bardziej. Bo jak mają przeciwne imię Vayne, a ten Volibear jest dość useless pickiem w momencie, gdy gościu mógł na przykład wziąć takiego Maokaja, który byłby równie tankowaty. O, albo Gravesa na topa, którego tam rozpierniczy po prostu. Sivir. Może być w połączeniu z Volibearem, to ma nawet jakiś sens. No dobra, no ale nie ma co narzekać. Zobaczymy, jak to zresztą wyjdzie w trakcie meczu. Mamy zbalansowany team, jeżeli chodzi o rodzaj damage'a. Trochę AP, trochę AD. Mamy tanki topa, co jest dobre. Więc nawet to niech będzie ten Volibear, jak będzie full tanki i będzie trzymał obrażenia, oni go będą fokusować. No i mamy Lissandrę, która jak dobrze zagra, to jest w stanie zrobić każdą grę. Ale to też w specyficznych sytuacjach. No i najważniejsze, mamy mnie na Kindred. No i albo będzie no, albo nie będzie no, bo ja zagram dobrze. Wszystko wyjdzie w praniu. Wypadałoby wreszcie wziąć się do roboty, pograć trochę więcej tych rankedów, a nie 1 na 3 dni, czy 1 na 2 dni. W tym przypadku 1 na 2 dni, 1 na dzień nawet wyszło. Gratulacje, Taoci. Jakbym tak się wziął i tak z tydzień 2 pograł, gdybym miał ten tydzień 2, to bym wyszedł spokojnie do tego diamentu. Ale nie mam czasu i się łatwo denerwuję. Jak widzieliście w ostatnim odcinku. Co oni mają? Echo Jungle, Grave Stop, to boli. Nunu Mid, to nie boli. Aż się dziwię, że coś takiego może być piknięte. Ta Lissandra powinna to ugrać bez większego problemu, no ale oczywiście mogę się zdziwić. Dobra. Sprawdźmy, co sobą reprezentują. Jezu, jak nisko upadłem, grając na goldy. Znaczy, to chyba są premade, dlatego są goldy. Ale żałość. Żałość, ból i żałość. Jak nie ogram tej gry, to normalnie się załamię sam w sobie. Uznam, że jestem gałganem i głupkiem. Ten Graves ma 3-0 jedynie, a cała reszta... O, okej, okay. Echo ma 8-0. Echo to jest jedyna osoba, która ich może wykarować. Bo ma nie tylko 8-0, znaczy 8 winów na 8 możliwych meczy, ale również jego KDA po tych 8 meczach to jest 9,5 na 2,5 na 12,5. Więc możliwe, że sam zrobił te 8 gierek i po prostu kieruje to konto. Ale Echo Junglat, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na pik, żeby kierować czyjeś konto. Szkoda, że nie pokazuje, czy ktoś jest premade, bo to by było nawet istotne. W każdym razie będę walczył. No, a Vel'Koz ma mocne 2.11.
Zobaczymy, jak to będzie. Cyk, 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 cyk. Dobra. Kogo by sobie zaznaczyć? Znaczy, zaznaczenie tego eko może być ryzykowne. Nie wiem, czy od razu z marszu nie zaznaczyć tego Gravesa, licząc, że damy radę jakoś z tym Woliberem go ugrać, bo to nie jest pewne. Zależy jaki poziom reprezentuje ten Graves, jak bardzo Woliber nie będzie mi przeszkadzał, w sensie, że ruszy tyłek w odpowiednim momencie. Mógłbym też zaznaczyć bota, ale w momencie, gdy zaczynam z tej strony, to ma średni sens. A nie wiem, czy chcę na Thresha gankować w early. Ogólnie średnio lubię grać na Thresha. Znaczy, jak jest ogarnięty, oczywiście. Piorunki na Velkozie. Tylko jak mu siądzie combo, to piorunki siadają. No ale dobra, tego Velkoza nie będę się czepiał, bo to jest jeszcze pik, który jestem w stanie znieść. I nie jestem taki zły na to. Zobaczymy oczywiście, jak sobie poradzą na linii, bo mogą po prostu przepierniczyć, bo to jest trash. Wejma złą masterkę, już się tego nie pikuje ze względu na nerfa, który wszedł w tym patchu, polegający na tym, że nie leczy się już za 50%, tylko za 25% zaledwie na range postaciach, więc to jest zgorszenie, ból i żałość, tak? Mniej więcej jakoś tak. A ja znowu zapomniałem o podstawowej rzeczy, zapomniałem wziąć tego skilla W wcześniej i trochę pobiegać, żeby sobie nabić pasywę setkę i móc się uleczyć od razu na wejście, tak jak teraz. Tak bym miał dwa leczenia i bym trochę mniej życia stracił ogólnie rzecz biorąc. Dobra, istotne w Kindred na starcie jest to, żeby... Znaczy ogólnie zaczynam z W, wiadomo. Już widzę, że ten Graves puszuje go. Mogłem go wcześniej zaznaczyć. Zaczynam z W. I... hitnąłem to, bo się uleczyłem. Bardziej niż straciłem. Czemu turę od was nie bije? Żeby ta dżungla była w ruchu po prostu. To znaczy, nie stoimy, tylko cały czas biegamy, żeby pasywka nam się ładowała i jak tylko mamy możliwość, to używamy tego Q, bo jak dobrze się to rozegra, to jest się w stanie zgarnąć na jedno całe W, używając co chwilę Q, wszystkie małe, nie hitując ich z autoataku ani razu. Jak tego nie zrobiliście, to znaczy, że coś zgałganiliście. Gościu ma Warda, mam to w dupie i tak go zaatakuję. No właśnie. Jezu. Właśnie o tym, o to mi chodziło, że jakby ten Woliber ruszył się w odpowiednim momencie, to to nie było tak, nie byłoby takie ryzyko. A ryzyko było niesłychane z tym ostatnim Q do przodu i flashem. Fart, że się udało. No i już się ekofiduje i już się zaczyna robić bardzo źle. Kurde. Woliber. Zdjąłem ręce z klawiatury, to też był mój błąd. Tego tylko brakuje, żeby kolejne kille dostał. Jezu, ona jeszcze zaczepiła się i prawie umarła od tego. Weźcie mnie, denerwujcie. On teraz ma wydłużone double buff, wydłużonego double buffa. Oczywiście ja więcej na tym zyskałem, bo ja dostałem First Blooda, ale... No, nie podoba mi się postawa Volibera. Masz tu Warda, Gałganie. Nie wiem, czy on sflashował, czy nie. Nie zwróciłem uwagi. I teraz tak, Kindred, jak się nie ma Blue, to schodzi sporo many na clear dżungli, żeby to clearować w miarę szybko. Dlatego teraz jestem trochę niefortunnie ustawiony. Szkoda, bo tu akurat Echo to jest ta osoba, którą nie chciałbym, żeby się feedowała, tak?
Widziałem, że gościu ma dobre staty, że on keruje wszystkie gierki. Już ma killa na starcie. No wiadomo, widać po jego postawie. Spróbujmy to zgarnąć mimo wszystko. Mam smite jak coś. Dobra, zesmajtuję to. Nie wiem, nie ma sensu gankować tego Nunu. Nie chcę się teraz z nim bić, bo on ma double buffa. Ważne, że staka dostałem. Dawaj, 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 dawaj! No dawaj! Dlaczego ona nawet Q nie rzuciła? O co chodzi? No nawet mnie rozbawiła mnie troszkę, aż śmieszki heheszki takie na mnie siadły. Poczułem się taki. Dlaczego ja w ogóle wziąłem drugi level full? Nie mam pojęcia zielonego, powinienem maksować Q, ile wlezie. No ale dobra. Wiem, że tam jest wart, mam to w dupie. Na wybuchy, słowa skruchy. Woli Bermaraka. Znaczy. Przepraszam, tak nie powinienem mówić. Woliber. Orientacja w terenie Wolibera jest na poziomie kupy. Dobra, pójdźmy pod Devourera, jak to się teraz grywa. Ty, no może go sam uwali. Nice. Kurde. O proszę. O, coś się stało. Aha, zawiesiła mi się kamerka. Już działa. Dla mnie istotne jest, żeby zbierać te wszystkie staki, jakie tylko są możliwe. Nawet tak jak teraz kosztem dużej ilości many. Luz. Nie, w sumie póki ona nie ginie, to i tak jest. Co? Że co? Cofam cokolwiek powiedziałem. Jak Lissandra może przegrywać w farmie z Nunu tak drastycznie? Daj mi manę. Czemu ta Lissandra poleciała dalej zamiast mi pomóc z tym? No, znaczy teraz killa na szczęście dostanie. Na szczęście dostała. I tak wyszliśmy Worf, ale kurczę. Według mnie popełniła błąd. Ja jeszcze nie miałem ulti, więc nie miałem zabrać. Kurczę, nie stać mnie na Devourera. Sprzedam te poty. Chcę mieć za wszelką cenę już Devourera, żeby już go zacząć stakować. I gdziekolwiek nie udała się owca. Kurczę, no 1-2-1 to nie jest świetny start. Ten start zdecydowanie mi się nie podoba. Mogłoby być o wiele lepiej. Uciekaj, uciekaj. Ja nawet nie chcę cię teraz chyba atakować, bo wiem, że i tak się cofniesz w tym momencie. Kurczę, no ona ma w niego damage. Dlaczego ona go cały czas nie próbuje rozwalić? Przeciwnik pokonany. O, botlane coś zabił. Ma ulti? Nie, ona nie ma niestety ulti.
Ale jest kill. Dobrze, dobrze. Właśnie tak powinienem gankować na tego Nunu. Duży zysk, bym powiedział. Botlane spuszował. Co prawda ten Vel'Koz po tym killu się wywalił z nieznanych mi przyczyn. Ale najważniejsze, że Sivir ma przewagę w farmie. No kurczę, ale te kille dla Vayne automatycznie tą sytuację wyrównują. Trochę niezrozumiałe dla mnie, no ale może po prostu tam jakieś huki to wygrały dla tej Vayne. Wiadomo, że Vayne widowana w lejcie to jest po prostu kosmos. Ale no, nie powiedziane jeszcze, że dojdzie do takiej sytuacji. Jesteśmy w tym momencie w lepszej pozycji. Mamy 5-4. Ta farma na midzie trochę boli, ale jednak jeżeli chodzi o bota... Kurczę, na topie też przegrywał 20 farmy. To mi się nie podoba. No, ale to akurat Volibear w jakiś sposób jest tam usprawiedliwiony, no bo wiadomo, że to jest Graves. Ja muszę zgarniać te kraby. Moje. Muszę zgarnieć te kraby, nie mogę oddawać... No muszę jak najszybciej nastakować do Vaurera. Ciekawe, czy on ma tu Warda. Że się tak czai. Dawaj. Nice. Wyczekałem tego. Eko, kurde. To nic, że nie dostałem killa. Ważne, że jest kolejny stack. Specjalnie czuję, że ten Graves daje się gankować, dlatego jak jest możliwość, to go zgarniam. Teraz myślę, że już sobie ustawię Nunu. Bo tam w pewnym momencie zaczekałem, że dłużej nie ustawiałem nikogo. To się na mnie odbiło, że praktycznie nic na tym nie zyskałem, a chciałem wyczuć dobry moment. Dlatego już teraz sobie stargetuję Nunu i po prostu jak będzie możliwość ku temu, spróbuję go dorwać. Jak nie da rady, to trudno. Dobra, berserki to oczywiste i teraz idziemy w Hurricane'a momentalnie. O, midlane bardzo ładnie zaorał. Znaczy, na midlane'ie bardzo ładnie botlane zaorał, może tak. Wyczuli dobry moment, spuszowali bota i możliwe, że dzięki temu uzyskamy wieżę. Ładnie, ładnie ten botlane nie gra źle. Sensownie rozgrywa sytuację. O, bardzo super! Świetnie to zagrali. Znaczy, mimo tego, że nie ma killa, jeżeli się teraz nikt z naszych nie wywali... A, już myślałem, że zgridzi. A nikt się nie wywalił, to i tak zagrali naprawdę ładnie. W aktualnej sytuacji. Tak, oddam ci teraz to Blue. Nawet cię troszkę szanuję po tej akcji teraz. Tak, tylko troszkę. No nie mam smite'a. Mam za 5 sekund. Tylko muszą wejść wszyscy. Bierzemy to. Bardzo dobrze, Echo, że wpadłeś, próbując zestylować mi smoka. Kolego. No. Gierka nie wygląda źle, kurczę. Robiłem tego kraba. O! I akurat stack się tu pojawił, nawet nie zwróciłem uwagi. Bardzo dobrze. Weźmy turret. Weźmy turret, mam możliwość. Nie, teraz nie rozumiem mi zachowania. Spokojnie, Lissandra była na full manę i całym HP praktycznie mogliśmy wziąć ten turret. Zyskalibyśmy przewagę w Global Goldzie. Znaczy już mamy, ale byśmy ją zwiększyli. T
Ale nie idzie źle. Chociaż mogło pójść lepiej zdecydowanie w early. Ale na ten moment nie idzie aż tak źle. Devourer mi się strasznie mocno nastakował po tej ostatniej akcji. Smog 5, Crab 2, kill na Echo. Ładnie. Już mam 23, to tylko do 30. No i 10-5 w killach i mamy wieżę, cały czas tylko jedną niestety przewagi. Stakuj się, wilczku, stakuj. Mogłem już nie podchodzić bardziej. Popełniłem błąd, że dałem się tak złapać, ale mimo tego mogliśmy z tego wyjść pozytywnie i na ten moment wychodzimy. No, może wyjdziemy. Jest. Aj, wbiegła w to. Tak wyszliśmy na plus. 3 za 2. Velkos, mówiłem, że to nie jest taki zły pick, a Sivir ładnie gra. To nie wygląda wszystko źle. Prawidłny ping, łapka w górę. Powinienem wcześniej go kupić, no lepiej późno niż wcale. Cały czas tego Nunu nie mogę zabić. 5 staków to i tak już jest sporo. Na ten moment gry. Widzi mnie. Okej, okay, Devourer nastakowany. Teraz to wszystko będzie na pewno inaczej wyglądać. Nie mogę się doczekać, aż zaczną uciekać. Trzymam jeszcze Hurricane'a i będę miał dość atak speedu, żeby w tego... Pierwszy raz w ogóle nastakowałem Devourera przed zrobieniem Hurricane'a do końca, to jest niezłe. Przyda się tu jakaś pomoc. No nie fajnie, sporo nam tego zbili. No. Nie, nie chciałem. Postać mnie zatrzymała. Jeszcze tego pinka by się przydało. No, zeszli na mida. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W tym wypadku to smite jest 50 na 50, a na pewno będą u niego się bić. No, bez sensu. Smog mi się jeszcze wycofał w ostatniej chwili, przez co go nie sięgnąłem smite'em. Na reko. Ale teamfight będzie nasz.
Nie mam flesza, nie dorwę jej. Chyba nawet na fleszu bym jej nie dorwał. O! Myślę, że spokojnie powinniśmy zrobić barona w tej sytuacji. Albo spuszować dwie wieże. No, Lisandra! No! Bez sensu! Tu mogliśmy dwie wieże spróbować wziąć. Ach. Dobra, jest Hurricane i ogólnie dużo kasy mam. Więc tak, przede wszystkim Hurricane. I teraz trochę Magic Resu. Zepsuje to plany Echo i na pewno tego Nunu. Zdecydowanie. A dalej pójdziemy sobie w łapkę, kanapkę. Aha, ja dostałem kolejnego staka z Nunu. Teraz myślę, że zaznaczenie Gravesa to też jest dobry pomysł. Nie no, my teraz wygrywamy strasznie. Teraz ten ostatni teamfight mimo straty Dragona. Ej kurczę, bym go zasmajtował, gdyby nie zaczął się akurat w tym momencie, jak padał, cofać. Niefortunnie. A! Mam cię, Wardzie. Prawie. Echo nie zadaje jakoś wybitnie dużo damage'a. No nie, nie do końca ci wyszło. Dlaczego moi się tak... Ja mogę ulti użyć. No nie do końca, przyjacielu. No i jest light. Kogo ja zaznaczyłem? Aha, Gravesa. No to nie. To trudno. Dobra, GG. Kill! Jest, zabiłem, nie padłem. Nice. No i to był tałczynowy ranked, na który czekałem. 7-3-9. Co prawda early game nie był taki, jak zwykle mam. Zazwyczaj zaczynam, powiedzmy, z takim 3-0-1. Ale chociaż mid i late był porządny, wreszcie miałem team, który myślał w jakiś sposób. Bardzo ładne rozegranie mimo tych moich trzech deadów i tak miałem oczywiście najwięcej kasy. O damage'a Vel'Koz, dlatego mówiłem, że ten Vel'Koz ma sens. Bo on serio dużo robił. Nawet najwięcej kasy miałem w teamie jako jungler. Aż smutne. O farmili strasznie słabo, wszyscy. Ale już Lisandra to dno totalne. Na szczęście daliśmy radę to ugrać. A póki co to ja się z wami żegnam i zobaczenia w kolejnym odcinku. Dalszy nowych rankedów i nie tylko. Pamiętajcie, łapce w górze. Na razie. Cześć. Dzisiaj pozytywnie. Na razie. Pa.